Biorąc pod uwagę wczorajszą dyskwalifikację, to każde miejsce byłoby chyba najlepsze. Jakub Janda. No lepiej, lepiej. To jest lot w okolicach i lądowanie w okolicach punktu konstrukcyjnego, a więc zdecydowanie najdłuższy dzisiaj lot w pierwszej serii konkursu. 183,5 metra, a więc Jakub Janda przy odjętych 6 punktach, przy dobrych notach od 5 arbitrów, wśród nich Ryszarda Guńki, po 18 punktów będzie oczywiście nowym liderem. Proszę popatrzeć, jak ładnie technicznie Kuba lata, czy też skacze, jak głęboko kładzie się między szpicę nart, naprawdę idealnie. No kiedyś to przynosiło efekty, teraz jakoś nie może złapać tego. No.